Branża lotnicza w naszym kraju nie różni się niczym od tych statystyk związanych z sytuacją w światowej branży lotniczej. Też byliśmy uziemieni, zresztą większość krajów zamknęła swoje granice. 90% taki jest spadek ruchu lotniczego i nie ma właściwie analiz, które by mówiły, że odbudowa tego ruchu nastąpi wcześniej niż za 2-3 lata. Będzie to taka odbudowa stopniowa, począwszy od połączeń krajowych, potem regionalnych, a skończywszy na połączeniach międzykontynentalnych. Problem polega na tym, że w tej chwili mamy duży znak zapytania, jeśli idzie o granice, bo owszem, nasz kraj mógł podjąć decyzję i podjął o odmrożeniu lotów krajowych, ale jeśli idzie o loty poza granice naszego kraju, no to po pierwsze, nasze granice są póki co jeszcze zamknięte. Granice Unii Europejskiej zewnętrzne, sugestia jest, by były zamknięte do połowy czerwca. Nie wiemy, jak Polska tutaj będzie z otwieraniem swoich granic w stosunku do sąsiadów. Stany Zjednoczone, które są dużym dla nas rynkiem, też w tej chwili blokują przyloty z Unii Europejskiej, więc bardzo wiele zależy od sytuacji w poszczególnych regionach i państwach. Lot oczywiście jest w oczekiwaniu na pomoc publiczną. Można powiedzieć, że i tak długo wytrzymał bez tej pomocy. Różne warianty są dyskutowane, czy to będzie gotówka żywa, czy to będą kredyty z banków państwowych, czy to będzie jeszcze jakaś inna forma, bo żadnego scenariusza wykluczyć nie można. No ale póki co realizuje połączenia krajowe, które oczywiście z założenia były połączeniami deficytowymi, chyba że na pokładzie tych samolotów była duża część pasażerów tranzytowych. No, w tej chwili tranzytu nie ma, bo nie ma przecież lotów poza granice naszego kraju, więc lot niewątpliwie dopłaca do tej operacji. Pytanie w związku z tym, no, kto wpadł i z jakich przesłanek wyciągnął zakaz zajmowania wszystkich miejsc w samolocie, skoro równocześnie odnośnie pociągów pasażerskich weszła możliwość zajęcia wszystkich miejsc siedzących, więc możemy się zarazić rzekomo w samolocie, nie zarazimy się siedząc obok obcej osoby w pociągu. Oczywiście póki nie mamy stuprocentowego obłożenia nawet w tych limitach, to nie jest to problemem, no ale jeżeli mielibyśmy zacząć latać do innych krajów europejskich, czy latać poza granice naszego kraju. Utrzymanie takiego 50% rygoru jest absolutnie niemożliwe. Już lepiej jest zostawić samolot na ziemi. Żeby zwrócił się lot, to trzeba mieć obłożenie w okolicach 77%, 80% w przypadku rejsów międzykontynentalnych. Kto wymyślił, po co to obłożenie? Nie wiemy, nie ma go nigdzie na świecie. Powietrze w samolotach jest co 2-3 minuty do pełni filtrowane i zarazki są zabijane. Więc mam nadzieję, że to jest taka chwilowa pomyłka, jak w przypadku lasów, które były zamknięte, bo miały zabijać, potem zostały otwarte, rowerów miejskich. No, naprawdę lotnictwo z takimi rygorami nie ma żadnego sensu i linie, które są obecne w naszym kraju poza lotem, mówią, że na pewno, gdyby to miało być utrzymywane dłużej, nie uruchomią komunikacji lotniczej, ponieważ przynosiłaby im bardzo duże straty.